W tym nagraniu przejdziemy do zasad nazewnictwa kolejnej grupy węglowodorów – alkinów. Jednak najpierw chwilę skupimy się na budowie alkinów. Alkiny to węglowodory nienasycone. Zawierają wiązanie wielokrotne, wiązanie potrójne. Wiązanie potrójne składa się z jednego wiązania sigma i dwóch wiązań pi. Hybrydyzacja atomów węgla przy wiązaniu potrójnym to hybrydyzacja sp. A kształt cząsteczki alkinów w okolicach wiązania potrójnego jest liniowy. Kąt między tymi dwoma wiązaniami wynosi 180 stopni. Narysuję wzór półstrukturalny najprostszego alkinu. Składa się z dwóch atomów węgla i dwóch atomów wodoru. Gdybyśmy na jego podstawie mieli skonstruować wzór ogólny alkinów, to wyglądał on by prawdopodobnie tak. CnHn. W cząsteczce mamy tyle samo atomów wodoru, co atomów węgla. Zobaczmy, czy ten wzór jest poprawny dla kolejnego w szeregu homologicznym alkinu. 3 atomy węgla, 4 atomy wodoru. Jeśli ten wzór byłby poprawny, to w cząsteczce znajdowałoby się tyle samo atomów węgla, co atomów wodoru. W takim razie ogólny wzór alkinów to CnH2n minus 2. Kiedy pomnożymy dwukrotnie liczbę atomów węgla w pierwszej analizowanej cząsteczce, to wychodzi 4. I po odjęciu dwóch mamy 2. Jest to liczba zgodna z liczbą atomów wodoru. W drugim przypadku mamy 3 atomy węgla. Czyli atomów wodoru w cząsteczce powinno być 2 razy 3 minus 2. 4. Ponownie jest to zgodne z liczbą atomów wodoru w cząsteczce. Dla upewnienia się, czy wzór jest poprawny, zobaczmy, czy zgadza się on dla alkinu o 4 atomach węgla w cząsteczce. Jeśli mamy 4 atomy węgla w cząsteczce, to atomów wodoru powinno być 6. I tak faktycznie jest. Przejdźmy do nazewnictwa alkinów. Najprostszy alkin, pierwszy w szeregu homologicznym, to etyn. Na podstawie tej nazwy widać, że nazwy alkinów wywodzą się od nazw macierzystych alkanów. Końcówka an-alkanów została zastąpiona końcówką -yn. Możesz czasem spotkać się z końcówką -in w nazwie alkinów. Takiej końcówki używa się po spółgłoskach CH, F, G, K lub L. Zasady nazewnictwa systematycznego alkinów są zgodne z ogólnymi regułami nazewnictwa węglowodorów. Warto znać nazwę zwyczajową tego węglowodoru. Jest to acetylen. Ta nazwa jest chyba częściej używana niż nazwa systematyczna. Kolejny alkin, jakiego wzór półstrukturalny zapisałam, to propyn. A następny to butyn. Przy większej liczbie atomów węgla w cząsteczce, wiązanie potrójne może znajdować się w różnym miejscu. Dlatego, aby być bardziej precyzyjnym, należy w nazwie zaznaczyć, przy którym atomie węgla jest wiązanie potrójne. W cząsteczce butynu wiązanie potrójne może znajdować się przy pierwszym lub drugim atomie węgla. W tym przypadku wiązanie potrójne znajduje się przy drugim atomie węgla, więc jest to cząsteczka but-2-ynu. Nadajmy nazwę systematyczną jeszcze jednemu, nieco bardziej skomplikowanemu przykładowi. Musimy znaleźć najdłuższy łańcuch węglowy, który w swojej strukturze będzie zawierać wiązanie potrójne. Numerowanie atomów węgla należy rozpocząć tak, aby wiązanie potrójne znalazło się możliwie przy najniższym lokandzie. Więc w tym przypadku zaczynamy numerować od prawej strony. Wiązanie potrójne znajduje się przy drugim atomie węgla. Łańcuch główny w cząsteczce to łańcuch hept-2-ynu. Teraz wystarczy już tylko podać w nazwie informacje dotyczące podstawników. Mamy tu dwie grupy metylowe. Pierwsza grupa znajduje się przy piątym atomie węgla łańcucha głównego, a druga grupa przy szóstym atomie węgla. Pełna nazwa cząsteczki to 5,6-dimetyloheptdwa-yn.